Partnerami tego odcinka są. Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym odcinku, w którym. Znów porozmawiamy sobie o procesach. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka nie będą zwykłe procesy, a mianowicie to, czym one są. Natomiast porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym aspekcie procesów, a mianowicie o ich dezaktualizacji. Dlaczego właśnie taki temat? Ponieważ to, że procesy są, to wie każdy. To, że często są usystematyzowane, nawet są Określone w całym systemie zarządzania, to większość firm też wie. Natomiast to, że się dezaktualizują, również większość wie, natomiast dużo podmiotów niewiele z tym robi. Dlatego też postanowiłem poruszyć dzisiaj ten temat, jak podejść do aktualizacji procesów oraz czy proces aktualizacji też jest procesem. Ale oczywiście, zanim przejdziemy sobie do samego tematu, i jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesują Cię procesy, ich optymalizacja, systemy zarządzania jakością i ogólnie jakość, to warto właśnie teraz subskrybować nasz kanał. Przejdźmy zatem do meritum, czyli do tego, o czym dzisiaj mamy rozmawiać. Procesy się dezaktualizują, ale czy my właściwie coś z tym robimy? I jak podejść w ogóle do tego tematu? Aby po pierwsze nie przesadzić, ale po drugie, żeby procesy, procedury czy inne standardy, które mamy w naszym systemie określone, dawały nam realną wartość w czasie teraźniejszym czyli po prostu nie były zdezaktualizowane. Procesy się dezaktualizują, to jest jak najbardziej prawdą. Jak często się dezaktualizują? No, oczywiście zależy to od wielu różnego rodzaju czynników. Natomiast ważne jest to, czy dana firma, dany podmiot, który chce zarządzać swoimi procesami, w ogóle jest tego świadomy. Ustalmy sobie na początku, co właściwie wpływa nam na dezaktualizację naszych procesów. Jeżeli masz wdrożony system zarządzania według normy ISO 9001, to na pewno wiesz, czym jest kontekst organizacji i również bardzo dobrze wiesz, co na niego wpływa. To samo, co wpływa na dezaktualizację procesów. A mianowicie są to wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, jakie to mogą być? Oczywiście od samej koniunktury rynkowej i samej sytuacji gospodarczej, poprzez branżę, w jakiej działamy, poprzez dynamikę jej rozwoju, ale też poprzez kryzysy, jakie dotykają daną branżę. To również może być i bardzo często jest rozwój technologiczny i cyfryzacja, która również jako zewnętrzny czynnik dotyka dzisiaj praktycznie każdą firmę i każdą branżę. To również są wszelkiego rodzaju uwarunkowania kulturowe, środowiskowe, ale też wszelkiego rodzaju zmiany prawne, zarówno na poziomie międzynarodowym, krajowym, jak i często też lokalnym. Również wymagania naszych klientów. Też się zmieniają. Mogą oni od nas wymagać całkiem innego podejścia do realizacji produkcji czy realizacji usług. Bardzo często też się zdarza, że to nasi kontrahenci na nas, na nas nawet wymuszają pewnego rodzaju zmiany, które mogą dotknąć funkcjonowanie naszych procesów. Jak widzisz, tych czynników zewnętrznych może być naprawdę dużo. Które mogą wpływać na to, że nasze procesy, nasze procedury, standardy przyjęte w naszej organizacji po prostu się dezaktualizują. Ponadto mamy oczywiście jeszcze czynniki wewnętrzne. Co to może być? Oczywiście wszelkiego rodzaju zmiany organizacyjne, na przykład zatrudnienie dużej liczby pracowników, może nam dojść jakiś nowy dział, może nam się jakiś dział rozrosnąć, czyli również rozrasta nam się proces. Same procesy mogą nam ewoluować. Wewnętrzne elementy związane np. z przebudową infrastruktury IT mogą znacznie wpływać na funkcjonowanie samych procesów. Różnie, również wszelkiego rodzaju wpływy wewnętrzne, np. wpływy zarządu, akcjonariuszy, rady nadzorczej, to są też czynniki wewnętrzne, którą, które mogą znacznie przemodelować nasze procesy. Niestety, ale realizując bardzo dużo audytów w różnego rodzaju firmach, w różnego rodzaju branżach, często spotykam się z tym, że firmy mają ustandaryzowane procesy, które już nie są aktualne, to znaczy, co innego opisuje standard, a inaczej wygląda proces. A tak naprawdę standard ma być naszym kryterium realizacji procesu, dlatego warto też, aby był aktualny. Jeżeli mam na przykładzie proces sprzedaży, który na przykład w danej filmie ewoluował poprzez wdrożenie nowych rozwiązań IT, poprzez zwiększenie liczby osób pracujących w danym dziale, a w związku z tym całkiem zmienił się proces pozyskiwania informacji od klienta, całkiem inaczej wygląda proces zbierania wymagań prawnych, które wymagań klienta, które teraz wspomaga nam ten system, który został wdrożony, no to też proces powinien być zaktualizowany. Niestety spotykam się często z różnego rodzaju dokumentami systemowymi, takimi jak procedury, instrukcje, przewodniki po procesach, które datę wydania mają kilka lat wstecz. Przy dzisiejszym tempie rozwoju gospodarczego, rozwoju rynkowego, rozwoju technologicznego, naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby dany proces wyglądał tak samo dzisiaj, jak wyglądał 3, 4, a nawet 5 lat temu. Dlatego tak ważne jest, aby do procesu aktualizacji procesów podchodzić dzisiaj również bardzo dynamicznie. Ostatnio podczas jednego z audytów certyfikujących również spotkałem się z takimi jasnymi procesami, jak choćby proces kontroli jakości, który powinien być bardzo precyzyjny, opisany dość szczegółowo, powinien zawierać konkretne etapy, konkretne mierniki, a nawet konkretne kryteria na poszczególnych operacjach. Proces, który był po prostu mocno zdezaktualizowany. Standardy określały elementy pomiaru procesu, który od dawna już mierzy sam system IT lub sama maszyna. Natomiast standard nadal przewidywał to, że to człowiek ma wykonywać dane zadania. I teraz wyobraź sobie dział kontroli jakości, który chce pracować zgodnie z przyjętymi standardami które nie określają tak naprawdę stanu rzeczywistego, stanu faktycznego. Co się wtedy dzieje? Dochodzi oczywiście do chaosu, do wszelkiego rodzaju błędów, a przede wszystkim do tego, że ludzie pracują nieefektywnie, a bardzo często zdarza się nawet tak, że po prostu proces ma wiele elementów marnotrawstwa. Więc w jaki sposób należy w ogóle określić fajnie nazywany proces aktualizacji procesu? Po pierwsze, powinniśmy określić, jak często i na jakiej podstawie będziemy przeglądać procesy pod kątem ich aktualizacji. Jest to bardzo ważne i powinno to wynikać po pierwsze z analizy ryzyka naszych procesów, tego jak często dochodzi w nich do zmian, jak bardzo są dynamiczne. Jest to pierwsze podstawowe, pierwsze podstawowe kryterium, na którym powinniśmy oprzeć częstotliwość przeglądu danego procesu. Po drugie, należy określić, kto będzie odpowiadał po pierwsze za koordynację całego procesu aktualizacji procesów oraz za aktualizację procesów w konkretnych działach, w konkretnych komórkach organizacyjnych. Jest to bardzo ważne, aby ta odpowiedzialność była jasno i klarownie zidentyfikowana i określona. Trzeci element to również należy określić to, jak będziemy potwierdzać takie przeglądy aktualizacji. Czy będziemy to realizować w formie ogólnego przeglądu dokumentacji, ogólnego przeglądu systemu, czy może będzie to niezależny proces wykonywany w całkiem innych cyklach lub na podstawie całkiem innych kryteriów. Najważniejsze jest to, aby uświadomić sobie, że czy tego chcemy, czy nie. To nasze procesy i tak będą się dezaktualizować. I to tak tylko od Ciebie będzie zależeć, czy Ty będziesz to nadzorował. Czy dezaktualizacja Twoich procesów będzie postępować w warunkach nadzorowanych, czyli takich, którymi Ty zarządzasz, a nie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne zarządzają Twoim procesem. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj Ci powiedziałem, jest dla Ciebie wartościowe i uświadomiło każdej osobie, która myślała, że procesy wcale tak szybko się nie dezaktualizują, że wystarczy raz w roku przeglądnąć sobie dokumentację i to, nam, i to dla nas będzie już ok. Oczywiście może się zdarzyć, że w Twojej firmie jest to dobry cykl, natomiast warto go określić na podstawie czego my przyjmujemy, że to ma być właśnie jeden rok, a nie krócej. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o tym, jak podejść do Aktualizacji procesów, jak podejść do całego systemu zarządzania jakością, jakie praktyczne elementy w takim systemie zarządzania jakością powinny się znaleźć. To w opisie tego wideo zostawiam Ci również link do naszego kursu Praktyczne podejście do systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Również, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to jeszcze raz zachęcam Cię. Do jego subskrypcji, ponieważ cały czas pojawiają się tutaj kolejne ciekawe treści związane z optymalizacją procesów, zarządzaniem procesowym, z normami i systemami jakości. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku.